Nie ma lekko, chleb po 8. Ktoś tak powiedział. Mam nadzieję, że wszyscy lubią kawę z mlekiem. Ja też lubię kawę. O, ja lubię kawę z mlekiem, bez, z cukrem. To jest nieważne. Ma być kawa. No, z jakimiś dodatkami. Dobrze, więc mam nadzieję, że to już ogarnęliśmy, gdzie jesteśmy. Teraz po prostu będę szukał coś dla siebie i nie tylko. No właśnie tutaj z tej firmy kawa zielona. Wiadomo, że firma musi być zielona i te sprawy. Więc tutaj sobie to ogarniemy później i tak dalej. Kawasaki. Czy coś tutaj bym wybrał, aby uciec Gargamelowi? I ewentualnie gdyby jego kot z Żoliborza, bo na pewno ten kot jest z Żoliborza, a Gargamel to ja nie wiem z jakiej bajki on jest, więc gdyby mnie starszy pan Gargamel gonił, to ja sobie coś tutaj muszę wybrać. Dobrze, ninja jest mały, to co to jest? Benelli, tak? Benelli maszyna. Proszę bardzo, to jest Benelli. Jeju. Jaka fajna maszyna to jest, zajebista, ale szukam nazwy i nie mogę znaleźć nazwy. Nieważne, ale to jak widać stylowa maszyna. Tutaj są kubełki, tu jest wydechowa. O! Nie mam więcej pytań, tak się powinno mówić. Fajnie wygląda bębica. Made in Germany, dobrze. Bębica. Okej. Okay. Sure, okej. Suzuki. To jest Suzuki, jakie jest? V-Storm. Suzuki. O, to jest kawa. To jest kawa. Widać duża maszyna. A to jest Triumf. To jest, jak widać, Triumf ma kubeł z tyłu. Na zimną wodę na pewno. Ma fajne tutaj halogeny. Takie, znaczy halogeny, no światła boczne tutaj. O, proszę bardzo. Honda. Fajnie wygląda. Duża maszyna, wysoka maszyna. Honda, co tu jest? Yamaha. Ale szyba jest Made in Germany. Więc to taka Yamaha z tego, no, z Germany. A tutaj widzę, że są Royal Enfield. I tam widziałem przed tym stały, przed wejściem, te wersja Himalayan wersja. Tu jest Triumf, to jest Triumf, jak widać, więc są tutaj po prostu różne, ten zielony Royal Enfield, więc są tutaj, proszę sobie na ścianę zobaczyć. Aha, czyli tutaj po prostu są już Royal Enfieldy po tej stronie. Dobrze. Aha, tutaj są jakieś te, to jest 125, a tamta jest Honda. Tamta jest Honda czerwona. 250 jest ta duża Honda. Dobrze, a co to jest? To jest jakaś kawa? To jest Tornado Naked, to jest Tornado. A co to za Tornado? Proszę mi powiedzieć. Widać, że nówka. Tu są te kubełki. Tam są jakieś maszyny. Okej, thank you.
to jest kawa. To jest ER. No nie wiem, co to jest. 6N. Jakaś maszyna. A to jest Ital. Ital, czyli coś po włosku. Po włosku. Dragster. Dragster. Taka maszyna. No skurczę, no co mam powiedzieć? Jestem pod wrażeniem. To jest Interceptor 650 Royal Enfield. No tak myślę, kurczę, czym bym uciekał przed starym Gargamelem? O, Aprila. Aprila to jest. Czy Aprila byłaby dobra, aby uciekać przed Gargamelem? Z tej bajki oczywiście i jego kotem. Ale kot jest z Żoliborza. To jest kawa. To jest kawa. Nie wiem, czy mi nie wejdzie to, kurczę, mi na ten... Tam muzyka tutaj. To jest Honda. Honda to jest... Czy muzyka po prostu, ta, co jest tutaj grana, mi nie wejdzie mi na fonie. I filmu mi nie zdejmą. To jest Triumf, jak widać. Ten biały taki fajny jest. Ciekawe, czy kot Gargamela by mnie dogonił. A to jest Suzuki, tak? Gdybym uciekał tym Suzuki przed Gargamelem. Albo Honda. Honda to jest. Albo gdyby... O! Jeju! BMW-ca. To jest BMW-ca. Więc gdybym uciekał przed kotem z Żoliborza, taką BMW-cą, to bym uciekł, czy nie? Dobrze. O, proszę bardzo. Super mi. Je. Nie ma więcej pytań, więc już jest jasne, gdzie jesteśmy. Dobrze. Teraz biorę sobie tutaj to dno, bo pan mi pozwolił z tego, no, materiały reklamowe, więc to jest, o, jakaś słowiańska nazwa jest, to jest kawa, cicho, cicho, bo pan miał problem, że mi pozwolić kręcić, ok? Więc muszę tutaj być grzeczny, cichutko i te sprawy, więc proszę tam mi po drugiej stronie ekranu nie hałasować, ok? Bo pan mnie wyprosi, gdyby co. A to jest Triumf. O, proszę mi powiedzieć, który to jest rok? To jest Triumf. Triumf to jest taki, widać, że zabytkowy Triumf. Dobrze. To jest kawa. To jest kawa z mlekiem. Kawa z mlekiem to jest. A tam jest flaga włoska. Tam jest flaga włoska i jakiś ten mały motorek. A to jest kawa. O, to jest 1400. Ta kawa to jest 1400. Fajne. Madeby. Dobrze, nieważne kto to zrobił, to jest kawa i nówka. Kurczę, widzicie? To jest kawa, nówka. To jest kawa. Zielona kawa. Dobrze, więc tutaj macie wszystko. A to jest ninja. To jest ninja. To jest kawa. To też jest kawa. O, to jest kawa z mlekiem. Trochę dużo tego mleka dolali. Do tej kawy oczywiście. Dobrze, a co to jest?
Kawasaki Made in Japan. Nie wiem, czy będzie widać. To jest oryginalna kawa zrobiona w Japan. Japan. Więc to jest tutaj taka kawa z mlekiem, a to jest taki kolor, taki srebrny. A to jest 125. To jest taka kawa trochę zabielana. 100, 125 to jest taka kawa. To tam sobie później sami sobie tutaj zobaczycie, co ja tym będę wam kurczę strzępił ozor. Tu jest kawa zielona, a tamto, co to jest tamto dalej? Please, proszę mi powiedzieć. O. A to, bo ja ten kręcę, a tamto mi umknęło. Ale to jest duża maszyna tam stoi, naprawdę duża, szeroka maszyna. Tutaj właśnie to super. Jestem pod wrażeniem. Dobrze, a tam co to jest takiego? To jest Versys 1000S, tak tam pisze. Za 14 tysięcy. 14 tysięcy to kosztuje. To jest kawa, ale jaka to jest kawa? Zielona taka kawa. Co to może być? A to przy oknie to jest Z900SE za 11 tysięcy. 11 tysięcy to przy oknie. O, kurczę, to bym wziął dla dziecka. O, zobaczcie. Spoko, to takie ma literkę M. Tą maszynę wziąłbym dla dziecka jakiegoś. Swojego lub nie swojego. O, no albo taką, to jest chyba jakaś taka starożytna kawa. Starożytna kawa, ale to jest wciąż 650 RS. Dla mnie fajnie wygląda tam, nie będę marudził, kurczę, fajna kawa. Tutaj ten ma czerwoną ramę. To tam sobie poczytacie jako zadanie domowe, spoko. A ten też ma na ramię, że to jest oryginalny Japończyk. Ten taki mocno, o, zielony. Też, jak dla mnie, mi się podoba. I tam ta czarna kawa przy ścianie. Tu widać są części i te sprawy, więc to sobie sami ogarniecie. Jako zadanie domowe wam zlecam, żeby to wszystko ogarnąć, co tutaj widzimy. A to jest widać 1000. Ta kawa to jest 1000 tutaj. O, to bym wziął kurczę dziecku. O, to by sobie we Wrocławiu. Wrocław, tak? Wrocław, takie miasto. To by sobie dzieci jeździły. To jest tysiączka, a to? A to jest ninja. To jest ninja. Ninja, ale nic nie pisze. Dobrze, a tutaj co to może być? Tu w większości zabawek to jest nowa. Aha. No i jeszcze ma te nalepki wszystkie na wyświetlaczach. Co za czasy, tyle sprzętu. To jest 600 Ninja 650. Który wam się podoba kolor? Ten taki seledynowy, czy taki ciemnozielony? Bo tamten jest taki ciemnozielony. Dobrze, a to jest kawa. To jest, jak widać, kawa. Ale czarna kawa, czyli bez mleka, tak? Czarna kawa bez mleka. Ciekawe, czy to będzie kawa Inka, czy nie. Fajnie zrobiony. To jest 800 kawa.
Dobrze to tam śmiało proszę mi kurczę ładnie w komentarzach i te sprawy ogarnąć tutaj. No. Stylowo to wygląda, nie narzekam. Więc proszę mi ogarnąć to wszystko, please, w komentarzach, co wy na to i te sprawy. Albo ta taka bordowa ninja, to jest bordowa ninja. Tu jeszcze jest sznurkiem wszystko ogarnięte, sznurkiem i tymi. No mam tutaj tyle wyboru, więc nie będę narzekał po prostu. Jeszcze ma lusterka skręcone, a ten ma lusterka w tych, no, w tych foliach gąbkowych. Tu już byłem, czy jeszcze nie? Dobrze, tu jest, to jest Benelli. To jest Benelli, czyli widać święte miasto. O, Benelli. Fajnie wygląda. A to jest Suzuki. To jest Suzuki fajne. ZR G. Nie wiem, czy to S, ale tam G5X, czy jakoś tak, no nie wiem. Suzuki to jest kawa. Kawa. A to jest Honda. Kurczę. Człowiek w szoku, mózg się lasuje, bo tyle sprzętu jest do... A opony ma Pirelli. To ma Pirelli. Czyli ta Honda czerwona ma Pirelli tutaj. Ale ten Triumf kurczę jest fajny, no. Okej. Dobrze, to tak dzisiaj na szybciutko. Tu jeszcze mam woreczek jakiś i te różne gadżety takie. To od dzisiaj jestem fanem kawy z mlekiem. Jak widzicie, nie ma lekko, chleb po 8, trzeba kasę zbierać. No ale ciekawe, czy Gargamel w czarnych szmatach, taki starzec, czy on ogarnia kolory, czy już może daltonistą być, albo czy ten kot, jego kot z Żoliborza, no kot, zwykły kici-kici, czy by ogarniał kolor zielony? Czy bym miał pewność, żebym uciekł Gargamelowi i jego kotowi, gdybym taką maszyną właśnie taką, w takim kolorze zwiewał? Co za czasy, że tutaj muszę ogarniać tego typu kwestie zamiast coś innego robić. W każdym razie sprzęt jest tutaj fajny, no. Co wam będę marudził? Dobrze. Aha. Czyli tu są już takie małe maszyny. Takie 125 są. 125 pojemności. To ma 1000. To ma tutaj 1000 pojemności. To jest, co to jest? No nawet tutaj nie ogarniam, co to jest. Jakaś taka super maszyna. Pisze, to jest Cafe Racer. To jest Cafe Racer. A tu jest Scrambler 1200. To jest Scrambler 1200. O, a to jest Royal Enfield Himalayan. Zobaczcie, jakie ma zajebiście duże przednie koło. To jest Royal Enfield Himalayan, bo tu właśnie kilka stoi. Zobaczcie, jakie to ma koło, a jakie to ma. A to jest Benelli. To jest Benelli.
Imperiale ma jeden tłok, ale jest zajebiście duży ten Benelli. Dobrze, więc to ma 1200. Jest fajnie zrobiony. Co to jest? Zobaczmy co. A to jest Suzuki. To jest Suzuki. Suzuki taki. Też nówka jest. Suzuki 8S czy 850 czy coś. No nieważne. O, to jest Himalayan. To jest na następny Himalayan. Ma, zobaczcie, ma duże koło. Przednie duże koło. To jest Himalayan. Bardzo porządna maszyna. A widać, ta kawa podlega procesowi chyba wtrysku mleka. Żeby trochę zabielić tą kawę. Dobrze. To jest 900. To jest... No kurczę, no co mam marudzić? Tyle sprzętu jest. To jest, o, to jest Royal Enfield. Ale silnik ma duży taki, kurczę, szeroki, duży silnik. A tutaj ma, zobaczcie, tu ma wszystko zdjęte, widzicie? To jakiś do... Na wodę jest, jak widać. Ma zdjęte siódełko. Tam jest Royal Enfield pod ścianą. I też wersja Himalayan i te sprawy. O, tu jest Royal Enfield. I jest, tutaj pisze Himalayan. Nie wiem, czy będzie widać. A to jest po włosku. To takie niebieskie, to jest po włosku coś. Dobrze. Pirelli. Więc przednią gumę ma Pirelli. Royal Enfield Himalaya. To jest 900, jak widać. A więc tutaj są te Royal Enfield Himalayan. Suzuki Scrambler. A tutaj ma widać zdjęte, no, przednią obudowę tutaj, gdzie ma światło. O, Honda, kurczę. Aha, nie ma siedzenia. Siedzenie zdjęte, więc to tutaj są do serwisu czy do naprawy przyjechały. O, kawa. Fajna kawa. To jest kawa Ninja. Kawa. Z chęcią bym się, lusterka ma złożone, więc musi być nówka. Z chęcią bym się napił takiej kawy. A to jest BMW-ca i Boxer, tak? To jest Boxer. To jest R1200S. To jest BMW-ca. Mamma mia, colazione, unbelievable. To jest Ducati. Zobaczcie sobie tutaj, jak, co na ramie jest. Te wszystkie numerki. To jest BMW-ca, gdyby co. To jest Honda. Honda. Goldwing Honda. Ale to już chyba musi być starszy model, bo tak trochę widać, że jest jakiś taki starszy model, ale to jest GL1100. To po prostu widać, że to jest 1100. Dobrze, to tak, to jest Tracer, to pisze Tracer. Co to może być? Proszę mi powiedzieć, co to może być? Tracer. Nie będę, kurczę, zgadywał. To jako zadanie domowe daję tutaj moim widzom. Co to może być, Tracer? Bo...
bo nic mi to nie mówi. Dobrze, więc to nie niebieskie to jest ninja, taka malutka ninja dla jednego wojownika. O, to jest Suzuki, ale szerokie to jest. To jest Suzuki, widać. To jest M, co tak pisze? MGB ATX jakieś. Tutaj pisze CBS 125. Kurczę, to trochę duże jak na 125, ale no ale tak pisze, no się nie będę kłócił z tym. Jakie ma opony? Nie widzę. No nieważne, dobrze. To jest Ninja H2 SX albo 5X. No dobrze, kawa. Więc jeszcze ma folię tu na tym. Tutaj jest Suzuki. Suzuki w kolorze czarnym, czyli bez mleka musi być. A tu jest, o, tu zobaczcie, tu jest Royal Enfield i tam pisze Himalayan Scram 411. I tutaj też jest ten taki Royal Enfield, ten taki w jakimś takim super dziwnym kolorze. A to jest, o, kurczę, powiedz mi, Dałszym, gdybym tą ninja wybrał dla siebie, to czy bym uciekł przed Gargamelem z jakiejś takiej bajki o smerfach i jego kotem z Żoliborza? Tu jest Royal Enfield. Więc czy taką niebieską zabawką bym uciekł Gargamelowi i jego kotowi z Żoliborza? Ten Gargamel to już taki starzec schorowany jest i te sprawy, ale być może chory, coś tam ma z głową mu się dzieje, więc może bym uciekł taką ninją, gdybym miał. Aha, tutaj widzę, że na szybie jest Yamaha, że to jest, przynajmniej szyba jest Yamaha. To jak szyba jest Yamaha, to zobaczmy, co to jest. No. No nie widziałem, co tam jest. Dobrze, kochani, to ja pomalutku się będę zbierał, bo już tutaj będą goście interesy zamykać po prostu, więc komu w drogę, temu kopa w pewną część ciała, tak jak mówi przysłowie. A to jest tysiączka, Z1000SX, to jest kawa, ale to ile mleka musiał wlać do tej kawy, żeby taki kolor to miało. Więc ja potrzebuję trochę czasu, żeby poogarniać tego typu tutaj zabawki i te sprawy, to coś tam może wybiorę. Dobrze. A ciekawe, czy taką zabawką bym uciekł Gargamelowi z tej bajki o smerfach, gdyby mnie gonił jakiś starzec. Oczywiście, żeby mnie pojmać i oddać w ręce parszywej zmiany, żeby parszywa zmiana mi wtrąciła do jakiegoś śmiesznego tam psychiatryka wrocławskiego na diabli wiedzą jak długo i do jakiegoś w tym samym czasie być może do aresztu wcale nie tymczasowego. Aha, czyli to ma tutaj widać, ma jeden błotnik i ten taki drugi błotnik, wow. To jest Royal Enfield HN Tyry 350, rok 901. To jest 350? Kurczę, no. No 350 pisze. Całkiem to wygląda.
Dobrze, więc pomału się będę żegnał, ale nie, to takim to nie ucieknę nikomu. To ma może 100 pojemności tylko. Te mają po 125, to po kałuży można jeździć. A tak temu Gargamelowi to bym nie uciekł, gdyby mnie gonił z kotem, żeby mi oddać w ręce parszywej zmiany i żebym gdzieś tam w jakiś taki kiepski sposób dokończył mojego żywota. To by było, kurczę, nie ciekawie. A co wy o tym myślicie? Dobrze, dzięki.